Celem naszej akcji było po pierwsze zwrócenie uwagi na problematykę osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dorosłych, i na brakujące elementy wsparcia dla tych osób, instytucje, które powinny być, a jeszcze ich nie ma. No i dodatkowo tym celem było wsparcie budowy rodzinnego domu na ulicy Kresowej, inwestycji organizowanej przez stowarzyszenie. Myślę, że współpraca nasza bardzo się udała z Urzędem Miasta. Chcę od razu też podziękować. Mamy tutaj taki drobiazg na ręce Pani Prezydent. Oczywiście, że to jest cała nasza wdzięczność, ale symbol naszej wdzięczności, bo bez tej wspaniałej współpracy idealnej, bym powiedziała, w kwestii organizacja pozarządowa, samorząd, takie rzeczy nie działy się jeszcze w Zamościu. Przynajmniej ja nie pamiętam, także to było naprawdę niezwykłe. Dodatkowo jeszcze dołączyły inne podmioty, i Młodzieżowy Dom Kultury, i Caritas, i Kościół, zarówno biskupi, jak i proboszczowie wielu parafii, większości parafii zachęcali do zbiórek. Media się bardzo włączyły, także właśnie nie ma, trudno, łatwiej wymienić, kto się nie włączył, niż kto się włączył. Także, a efekt finansowy na dzień dzisiejszy jest około 85 tysięcy złotych w Zamościu i w okolicy, w tych miastach, które zbierały na rzecz Zamościa, ale pieniądze cały czas spływają, bo co chwilę jeszcze dowiadujemy się, że ktoś gdzieś dozbierał, ktoś się zaangażował dodatkowo, ktoś przejęty tą inicjatywą dodatkowo jeszcze zbiera, także być może, że ta suma będzie większa. I w okolicach Biłgoraja, gdzie koło terenowe w Zamościu zbierało na własną rzecz 46 tysięcy złotych nazbierali, także suma jest bardzo znaczna. Ja tutaj powiem słowo Pani Marii ze względu na to, co powiedziała, że trudno wymienić kogoś, kto się nie włączy, znaczy inaczej, można szybciej wymienimy tego, kto zawiódł nasze oczekiwania, powiedzmy, niż ci, którzy z nami współpracowali. Ja chcę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę przede wszystkim nie tyle z efektu finansowego, ale właśnie z tego, że tworzyliśmy wspólnotę, która starała się wzajemnie sobie pomagać tak naprawdę. I to jest dla nas ważne. Tak jak powiedziałam dosłownie kilka chwil wcześniej, Stowarzyszenie Krok za Krokiem, Miasto Zamość wraz z różnymi instytucjami podległymi, czyli mówimy o Młodzieżowym Domu Kultury, Orkiestra Symfoniczna, takie jednostki właśnie jak kościelne, jak Caritas, czy same struktury kościelne, to wszystko stanowiły jakby podmioty, były to podmioty, które zaangażowały się w akcję. I bardzo serdecznie za te wszystkie inicjatywy z tej strony dziękujemy. I myślę, że Narodowy Dzień Życia będzie w kalendarzu miasta dniem szczególnym od tegorocznej edycji. Będziemy co roku starać się wspierać kolejną inicjatywę, kolejny podmiot, który być może że za chwilę nawet zostanie oficjalnie ogłoszony, i chcemy dzięki temu po prostu wspierać działalność tego ośrodka, tego podmiotu, który będzie wybrany. Ja ze swojej strony chciałam podziękować Pani Marii za zaufanie, również za wsparcie Pani Prezydent. To bardzo ważne dla naszej niedużej organizacji, jaką jest Młodzieżowy Dom Kultury, że mogliśmy koordynować te działania. Chciałbym również podziękować Tobie, Kamilu, za zaangażowanie, profesjonalne wsparcie. Byliśmy zawsze razem i dużo, wydaje mi się, udało nam się wspólnych rzeczy rozwiązać. Bo problemów było dużo, ale ponad 20 zamojskich szkół i placówek wzięło udział w tej akcji. To ponad 300 wolontariuszy, małe dzieci ze szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Festowało w niedzielę od rana aż do wieczora. Mniej więcej około południa kolejna liczba osób liczyła te puszki i starała się przeliczyć każdy grosz. I dla mnie są to wspaniałe chwile, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w pewnym momencie przychodzi mama i mówi, że przynosi mi dla wolontariuszy ciastko, albo ciasto, które opiekła. Ale powiedziałem, ale skąd? Albo tak uważam, że tak jest potrzebne. I to też osoby, które z zewnątrz starają się pomóc
nam wolontariuszom, żebyśmy te pieniądze przeliczyli. Ja jestem bardzo zadowolony również z tego, że kolejny raz akcja udała się bardzo bezpiecznie, że nie było żadnych incydentów, że nie zgłoszono żadnych ataków na wolontariuszy. Ludzie rzucali do puszek, uśmiechając się. I to jest bardzo ważne, bo to też jest dla nas zachęta do organizacji kolejnych inicjatyw. Pani prezydent wspomniała, że życie przez całe życie będzie imprezą cykliczną, ale tutaj wspomnę o innej akcji, którą też wspólnie organizujemy, kwestię na remont zabytków cmentarza parafialnego. To też akcja wspólna mieszkańców tego miasta. Idea się rozszerza, bo trzeba byłoby powiedzieć, że trzeba pamiętać również, że Szczebrzeszyn, że Zwierzyniec, że Krasnogród i że Biłgoraj również wziął udział w tej akcji oficjalnie, ale nieoficjalnie również mniejsze miejscowości, parafie wspólnie z Caritas, na przykład w Złońcu i w innych mniejszych miejscowościach również chciały wspólnie zbierać fundusze na ten cel. I myślę, że to jest najistotniejsze, że tworzyliśmy razem ciekawą, fajną i skuteczną grupę. I za to Państwu i Pani Prezydentowi dziękuję. Ja, żeby było wszystko transparentnie, to podam dwie kwoty. Pierwsza kwota to jest kwota na dzień zamknięcia, przeliczenia wszystkich puszek kwestarskich, które spłynęły. To jest kwota 78 382 zł i 72 grosze. Natomiast na kwota na dzień dzisiejszy, to co powiedziała Pani Przewodnicząca, w związku z tym, że akcja też była takim wielkim kołem zamachowym i poruszyła dużo innych akcji, na przykład jednego z banków, gdzie pracownicy spontanicznie zebrali 1500 zł. Więc na dzień dzisiejszy kwota, która wpłynęła w ramach akcji, ale nie tylko z puszek, to jest 85 720 zł i 81 groszy. I też chciałem powiedzieć, że bardzo ważne jest to, że Pan Dyrektor mówił o instytucjach 20, ponad 600 wolontariuszy, naprawdę młodych, uśmiechniętych, życzliwych ludzi, pozytywnie nastawionych do świata, takich, którzy w przyszłości będą najważniejszymi osobami w mieście i w kraju. I myślę, że ten walor edukacyjny też był bardzo ważny. I taki, że po prostu wszyscy solidarnie żeśmy się połączyli. Ja też chciałem podziękować ze swojej strony oczywiście Pani Prezydent, Panu Dyrektorowi Miasta, ale też Pani Barbarze Godziszewskiej i Pani Emilii Szkołdy, bo one też bardzo mocno były zaangażowane w działania związane z mnóstwem takich technicznych, organizacyjnych rzeczy. I byłoby trudno bez tego wsparcia. No i trzymamy kciuki, będziemy wspierać następną akcję. Ja bym chciała jeszcze dodać, że rozpoczęliśmy to najpierw koncertem w Młodzieżowym Domu Kultury, ten cały cykl tych działań, a potem była też Droga Krzyżowa w katedrze po godzinie 11, prowadzona przez księdza biskupa, a w wykonaniu ważnych osób z Zamościa Rozważania i osób niepełnosprawnych. I chcę zaprosić wszystkich mieszkańców do oglądania tej drogi, bo będzie w całości transmitowana przez Telewizję Lubelską Wielki Piątek 19 o godzinie 19 na całe województwo lubelskie. Także będzie można jeszcze uczestniczyć w ten sposób w jednym z naszych wydarzeń, które było w Zamościu. Jeszcze tylko kończąc wątek akcji, przeliczyliśmy wszystkich przyjaciół, sponsorów, bo byli motocykliści, byli morscy, szkoły muzyczne, mnóstwo. To jest 60 chyba 4 instytucje, które się zaangażowały, więc naprawdę rozmach i partnerstwo było wielkich rozmiarów. Także przyszły tydzień będziemy rozpoczynać podziękowania wszystkim, którzy nam pomogli. Dzisiaj zaczęliśmy symbolicznie na ręce Pani Prezydent dla miasta, a od poniedziałku odpoczniemy przez weekend. I będziemy dziękować wszystkim po kolei i zapraszać do współpracy dla kolejnego beneficjenta w przyszłym roku.
Ja ze swojej strony chcę jeszcze raz podziękować również mediom. Bez Państwa pomocy też byłoby ciężko nam dotrzeć do wielu odbiorców tej informacji i zaproszenia. Serdecznie dziękuję. Również Telewizji Polskiej, Telewizji Regionalnej, która miała patronat medialny, która przekazywała sygnały do telewizji TVP Info, ogólnopolskiej akcji, co mam nadzieję też się przyczyni do pewnych działań właśnie w skali być może ogólnopolskiej. Może się jeszcze pojawią pieniądze z kraju, że się tak wyrażę. A jeśli się nawet nie pojawią, to Zamość był rozsławiony jako miasto przyjazne, otwarte, nie tylko, znaczy dla wszystkich, dla całej społeczności. To pierwsze i oczywiście krok za krokiem jako stowarzyszenie był sygnowany jako to najlepsze w kraju po prostu. Co tu dużo mówić pod tym względem. Padła północy z niebieskim, lazurowym, włoskim niebem. Tak jest, bo taka piękna pogoda była. Także to poszło na całą Polskę do oglądania, że tak pięknie było. Czy jakieś pytania Państwo mają? Bardzo dziękujemy.